Witam. No, co mam powiedzieć? Udało się. Udało się, zobaczcie, wszystkie są zalane. Całą noc zasuwała pompa. Jest szczelne. Powiem szczerze, że wczoraj cały dzień jeszcze z tym walczyłem, bo tu skręciłem na 20 zwojów, tam na 25, tu ciekło, nagle gdzieś tam się pojawiło cieknięcie. W momencie rozkręcania naruszyłem któryś z korpusów. Poszło klejenie, dopiero się dowiedziałem oczywiście o tym, jak już zalałem, to znowu się rozbierałem i naprawdę, wieści mi, wczoraj do 22 walczyłem z tym, żeby te wszystkie wycieki polikwidować. Tą sekcję drugą tu co jest po prawej i tą tutaj trzecią po lewej to rozbierałem, skręcałem chyba, nie wiem, każdą po 5-6 razy, wodę zlewałem. No jedna wielka masakra, naprawdę cały dzień mi zeszło, ale dziś już patrzę, jest wszędzie wszystko ładnie, sucho. Udało się, w końcu po tygodniu walki. Dobra, no to ruszamy dalej. Ano idzie to. Robię teraz drugi obieg wody. Drugi obieg wody będzie zasilanym kubłem Aquaela Unimax 2000, tak? Ultramax w zasadzie, Ultramax 2000. Będzie on przez te dwa prefiltry tutaj kubełkowe, gdzie będą gąbki, które będą służyły tylko i wyłącznie za prefiltr, tak, do sekcji mechanicznej. Cały kubeł będzie biologią. Mam zamiar go przez najbliższe pół roku w ogóle nie otwierać. Będę czyścił sobie co tydzień tylko i wyłącznie te dwa tutaj korpusy. Korpusy będą przykręcone do tej płyty, już tam zamocowałem po lewej stronie tą płytę. I też będzie to w systemie tych rur klejonych, tak samo jak cała reszta tej filtracji nadrurowej, tak? Tu na końcu kończy się to takim przejściem na wąż, tak? Tu będzie założony wąż, jakaś opaska i normalnie przez zwykłe te węże, które są w standardzie do filtra, będzie to podłączone z tą filtracją, tak? No i wylot tak samo, przez sztywną rurkę plastikową klejoną do akwarium. Także ja zabieram się tutaj, muszę wymyśleć jeszcze, jak to tutaj zamontować, przykręcić, bo jak widać mam mocowanie tylko do jednego korpusu, a drugi korpus no, sam w sobie będzie za ciężki, żeby to utrzymać. Plus do tego dochodzi jeszcze fakt, że rura wznosząca tam do góry też nie będzie się na niczym opierać, tylko moc będzie przytwierdzona do tego i w zasadzie na tym powinno się też trzymać. Także muszę wymyśleć mocowania, muszę to przymocować, posklejać rury, podopasowywać wszystkie długości i jeszcze w międzyczasie ominąć tą filtrację, która już jest zamontowana, tak żeby to nie przeszkadzały. I muszę jeszcze też dobrać odpowiednio wysokość, na jakiej to zamontować, ponieważ widzicie, że ja to montuję tutaj pod tymi korpusami. Muszę po prostu mieć miejsce, żeby podkładać pod te korpusy jakąś, nie wiem, miskę z wodą, czy miskę na wodę, żeby mi się to wszystko mieściło. I no i to samo muszę mieć pod spodem, pod tym, tak, żeby jak będę czyścił te korpusy, żeby można było coś tam pod to podłożyć, tak. Ja już powiem szczerze, opatentowałem to na butelkę 5-litrową i w miarę mało mi się to wszystko rozlewa, bo wierzcie mi, że każdy z tych korpusów był przeze mnie odkręcony już, nie wiem, z 50 razy i przykręcony z powrotem, zalany i tak dalej. Także to już mam opatentowane. Także dobra, no ja się zabieram do roboty, do zobaczenia za jakiś czas. No witam ponownie. Myśliłem sobie taki system. Miałem pierwotnie to podwiesić tam na górze, ale ten drut by się mi gdzieś tutaj pałętał i miałbym potem problem też z tym, żeby dostać się po prostu do tych korpusów, tak? Myślałem, że to sobie podwieszę, ale jednak nie podwieszam. Wymyśliłem taki patent, że przykręciłem to sobie na dwie takie obejmy, które są do rur. O, zobaczcie dokładnie. Przykręciłem je tutaj na płasko do tej deski, przykręciłem te pręty i już wam pokazuję, jak to się wszystko ładnie razem prezentuje. Sam ten plastik, który jest przeznaczony do mocowania tego, on jest za słaby, żeby utrzymać dwa takie filtry. Ale proszę, o, zobaczcie, jak to się tu przykręci. To się ładnie tu opiera na tych prętach, kładzie i wystarczy, to jest na tyle sztywne. Następna sprawa, pojemnik. Mam taki pojemnik tutaj, on tu mi spokojnie, o zobaczcie, pod te filtracje się mieści, także bezproblemowo będę mógł tutaj sobie
zlewać wodę z tych korpusów i je tam jeszcze uzupełniać, wymieniać, czyścić cokolwiek. I tak samo mam pod spodem. Ten pojemniczek sobie tu spokojnie wchodzi, także nie będę miał żadnego problemu, żeby czyścić te dwa filtry, a te dwa będę czyścił często. Tak jak mówiłem, tu będzie sekcja mechaniczna, tu będą gąbki jako prefiltry, tak? Także tu będę miał dużo. O, tu jest właśnie ten końcówka na wąż, którą tu będzie normalny, zwykły wąż akwara podłączony. Gdzieś tam z tyłu zamocujemy już rurę wylotową. Dobra, ja zabieram się teraz za docinanie orurowania tego, które ma wchodzić już do akwarium. Także do zobaczenia później. Cześć. Dobra, ja już to wszystko sobie poskręcałem, posklejałem i jest gotowe. Tak to wygląda na chwilę obecną. Tu tą rurą trafi woda na te dwa prefiltry. Tak, tu będą zwyczajne gąbki, które mają wyłapać po prostu cały syf z wody. I tu tą końcówką z węża pójdzie to do kubła, do tego AQL-a Ultra Maxa 2000. Tak, stąd tą rurą wróci z powrotem i na górę i wyleci do akwarium. I to jest cały mój drugi obieg. Powiem tak, najprawdopodobniej kupię sobie grzałkę jeszcze przepływową i podłączę do właśnie tego kubła, ponieważ to jest grzałka, która tutaj była zamontowana. No to była dosłownie, nie wiem, 2-3 dni zalana. To tutaj całe jest już zardzewiałe. Końcówka tej grzałki, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale zobaczcie. O. Tu już widać gołą miedź i są naprawdę duże wrzery w tym. A przecież ta grzałka była w plastikowej rurze, pracowała w wodzie. Tak? To po prostu jest tak kiepska chińska robota, że no ja jestem zażenowany tym rozwiązaniem, dlatego ja tego nie zastosuję. Kupię sobie grzałkę zwykłą, taką przepływową, 500 najprawdopodobniej, i ją tutaj zamontuję na wylocie z kubła i ona sobie będzie grzać. Tak. Dobra, ja w tym miejscu, w tym momencie kończę ten film, tak, bo tu już jest pewien etap zakończony. Zabieram się teraz, następna sprawa, spuszczam wodę już. Koniec testowania filtracji, tu jest wszystko w miarę ładnie szczelne. Spuszczam wodę i w następnej części będę już rzucał ziemię i pakował żwir. Potem zobaczę jeszcze, czy zalejemy to od razu, czy poczekamy i najpierw wrzucimy media filtracyjne do korpusów, czy już wrzucać będę korzeń i obklejać go roślinami. Z tym, że no, powiem szczerze, że to ma mi zająć trochę czasu. Takie te obklejanie. I nie wiem, czy ja dzisiaj jeszcze dam radę to zrobić, bo naprawdę to parę godzin będzie trwało, zanim ja wrzucę ten żwir. No podobnie to zostawię sobie na jutro. Dzisiaj tylko ziemia i żwir. Dobra, kończę tą część. Na razie, cześć.